Jak mówię, jak przyjdzie mała, też się nic nie dzieje. Okej. Okay. Chyba już jesteśmy na żywo. Czy nas widać, czy nas słychać, powiedzcie? Opóźnienie jest między Facebookiem jeszcze a aplikacją i myślę, że chwilę powinniśmy się zacząć pojawiać. Dajcie, jest. Dobrze. Dzień dobry. Czy nas już widać, słychać? Zaczynamy. Ja już dwie osoby widzę. 15 już nawet jest. Dzień dobry. Cześć, Kasia. Dobrze. Za chwileczkę zaczniemy po prostu. Dajcie jeszcze znać, skąd nas widać, słychać, jak nas widać, słychać. Panie doktorze, dzień dobry. Sprawdzimy dzień jeszcze. Dzień dobry. Czy dobrze słychać pana doktora? Kasia pisze, że pan doktor mnie zna. Kasia jest z Krakowa ogólnie. Dobrze. Zaczynamy. Okej, myślę, że możemy zacząć się witać, bo już nie ma czasu za bardzo. Mamy dzisiaj ustalone, że godzina 15 to będzie dzisiejszy program. Więc tak, zapraszamy na dzisiejsze spotkanie z panem doktorem Przemysławem Bitkiem, który jest diabetologiem z Krakowa, ze Szpitala Uniwersyteckiego. Panie doktorze, może oddam w tym momencie. Można od razu, mówię, zadawać pytania. Będziemy tutaj łapić i przekazywać. W końcu się udało diabetologa ściągnąć. A, jeszcze jedna rzecz, którą znalazłam. Panie doktorze, wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin. A, dziękuję. No proszę nie mówić tylko których. 18. Niewiele się pani myli. No, bardzo niewiele się pani myli. Ja wiem. Dokładnie. Pana doktora znamy, bo pan doktor prowadził nam spotkania już kilka razy na czerwonej chirurgii, na stałej czerwonej, także to już współpraca od pewnego czasu. Dokładnie. O, zaczynają się już pytania. Więc ja już mogę może pierwsze pytanie zaczniemy. Jakie badania diagnostyczne poleca zrobić diabetolog przed operacją bariatryczną? Dobrze. A właśnie, widzę pytania, dobra. Szanowni Państwo, no, biorąc pod uwagę, że otyłość, nadwaga, otyłość jest czynnikiem ryzyka cukrzycy, no to w pierwszej kolejności trzeba zobaczyć, czy ta cukrzyca już nie istnieje, czy po prostu mamy chorobę, o której nie wiemy, której nie leczymy, która niestety trochę będzie wpływać potem na postępowanie okołozabiegowe, bo tą cukrzycę w razie czego trzeba po prostu odpowiednio leczyć, odpowiednio wyrównać przed zabiegiem. Poza tym taki klasyczny zestaw badań okołozabiegowych, czyli pewnie morfologia, grupa krwi, parametry nerkowe, próby wątrobowe, lipidogram, funkcja tarczycy, mocz ogólny, no EKG. Być może konsultacja kardiologiczna będzie potrzebna, jeżeli ktoś już ma, powiedzmy, wiek taki co najmniej 40+ i szczególnie inne czynniki ryzyka w postaci podwyższonego cholesterolu czy nadciśnienia tętniczego. Może kardiolog zdecydować o próbie wysiłkowej czy ruchu serca. Idziemy potem na konsultację. Spotykamy się z anestezjologiem, anestezjolog przegląda badania i kwalifikuje nas do zabiegu. Raczej nie powinno być z tym problemem. Dobrze, i teraz jeszcze takie padło. Jak sobie radzić z hipoglikemią reaktywną po operacji? No hipoglikemia reaktywna to jest bardzo częste zjawisko. To tutaj najpewniej jest spowodowana tym zespołem właśnie pooperacyjnym, czyli dumping syndromem. I pewna część postępowania jest jakby wymuszona samą istotą zabiegu, czyli to są nieobfite, częste posiłki, no i posiłki o niskim indeksie glikemicznym, czyli takie, których węglowodany są wolno przyswajalne, czy nie szybko się wchłaniają. No i jeżeli jest taka możliwość, to mieszane posiłki raczej, nie unikajmy takiej sytuacji, żeby były to wyłącznie węglowodany, tylko żeby było odrobinę tłuszczu i odrobinę białka w jedzeniu. To jest taka sytuacja, gdzie my spowodujemy stosunkowo wolniejsze trawienie i wolniejszy przyrost glukozy we krwi, mniejsze stymulacje potem wydzielania insuliny i przez to mniejsze ryzyko hipoglikemii. Także częste, nieobfite posiłki. No tych posiłków, no to pewnie Państwo i tak po zabiegu zjadacie, szczególnie w krótkim okresie po zabiegu, bardzo dużo, bo to jest dosłownie po parę łyżek, wiele razy, czy wielenaście razy w ciągu doby, no i to powinno w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko tej hipoglikemii reaktywnej. Docelowo do 5 dochodzimy posiłków dziennie.
Okej, okay, ale w hipoglikemii reaktywnej to jednak, ja już tutaj abstrahuję od faktu zabiegu bariatrycznego, ale są hipoglikemie reaktywne, z którymi się spotykamy tak w życiu, powiedzmy, u pacjentów z, niekoniecznie z dużą otyłością, czy po zabiegach bariatrycznych, bo wtedy my zalecamy 7-8 nawet na dobę, żeby te posiłki były po prostu i te odstępy między posiłkami, żeby nie były rzadsze niż to 2-2,5 godziny. To jest jedyny sposób postępowania. Można teoretycznie metformina, teoretycznie glukobaj, czy jakarboza, to zmniejsza ryzyko tej właśnie reaktywnej hipoglikemii. Kolejne pytanie. Z powodu silnej insulinooporności przyjmuję glukofaż XR1000. Dwie tabletki wieczorem. Czy po operacji SLIP powinnam je odstawić lub zmniejszyć dawkę? No, najlepszym sposobem leczenia insulinooporności, czyli może tak, po co my leczymy insulinooporność? My leczymy insulinooporność po to, żeby insulinooporność nie spowodowała stanu przedcukrzycowego czy też cukrzycy. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania cukrzycy u osoby z wysokiego ryzyka, czyli z czynnikami ryzyka, czy takimi jak właśnie nadwaga, otyłość, czy już lekko podwyższona glikemia, czy jeszcze tak zwany stan przedcukrzycowy, no jest odpowiednia dieta i aktywność fizyczna i przez to redukcja masy ciała. Jeżeli zabieg bariatryczny, a zapewne no w 90 kilku procentach, jak nie 100% po zabiegu bariatrycznym mamy redukcję masy ciała, no to ten efekt uzyskamy, jeszcze lepszy niż metformina. Natomiast ja osobiście metforminę lubię, ponieważ jest to lek bezpieczny, może w niewielkim odsetku 10-15% pacjentów dający jedynie gastryczne takie działania niepożądane, które teoretycznie można zmniejszyć przez wolne zwiększanie dawki, czyli nie zaczynamy od maksymalnych dawek metforminy, tylko z małych dawek i zwiększamy je stopniowo. I ja bym tą metforminę zostawił z racji no, synergistycznego efektu z tą terapią redukcji masy ciała, prawda? Że ona sama z siebie powoduje tendencję do mniejszej masy ciała i poprawia wrażliwość na insulinę. Także jak najbardziej. Tutaj jeszcze pani pisze, że 3 tygodnie przed SLIP zaczęła brać Siofor 1500, nie czuła się po tym najlepiej. Co to znaczy, nie czułam się najlepiej? To poprosimy panią Anią. Bardzo ogólne. Brzuch, o rozwinięcie. To poczekam, aż pani po prostu dopisze. Biorąc pod uwagę, że chorych na cukrzycę w tej chwili na świecie jest 400 milionów, ponad 400 milionów osób, z czego 90% to jest cukrzyca typu drugiego, czyli mamy 350 milionów cukrzycy typu drugiego. Jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że część ma przeciwwskazania, nie bierze, no to tak w dobre 250 milionów ludzi na świecie tą metforminę zażywa i jakoś dużo ludzi się czuje dobrze po niej. Natomiast metformina realnie rzeczywiście u części pacjentów daje gastryczne przykre dolegliwości, no i to mówię, mam taką grupę pacjentów, kilka takich pacjentów, że nie będą brać metforminy, no bo boli brzuch, biegunki, jakbyśmy nie próbowali jak najbardziej taki tolerowany preparat, o takim powolnie uwalniającym się, ta forma XR jest lepiej tolerowana, no a mimo wszystko daje dolegliwości. No i wtedy już nie ma co się atakować i tego brać. No to wtedy wiadomo, że trzeba odstawić. Natomiast no, problemy gastryczne, no właśnie. Ale z problemami gastrycznymi to jest tak, że one, tak jak mówię, zależy od jakiej dawki pani zaczynała terapię metforminą, bo jeżeli była od razu duża, no to się nie dziwię. Jeżeli była to minimalna taka 2x500, taką się powinno zacząć, no to można stopniowo tam co parę dni tą dawkę zwiększać i wtedy teoretycznie ta tolerancja powinna być lepsza. Natomiast jak to nie pomoże i nawet przy dawce 2x500 czy dziennie 500 w przedłużonym uwalnianiu są dolegliwości gastryczne, to się nie ma co katować. I teraz tak, Kasia będzie miała niedługo operację. Czy 50% insuliny dobowej w pompie wystarczy zmniejszyć przed operacją? Jestem w kontakcie z panią doktor Cyganek. Czy lepiej się dowiedzieć, nie rozumiem pytania, ma jeszcze raz. Czy 50% insuliny dobowej w pompie wystarczy zmniejszyć przed operacją? Kasia jest w kontakcie z panią doktor Cyganek naszą i chciała się po prostu jeszcze raz upewnić. No doktor Cyganek to jest wybitny ekspert od zabiegów bariatrycznych, także ja tu nie śmiem, że tak powiem, tutaj zaproponować czegoś innego. Ale myślę, że tak, zależy jeszcze jaki model pompy pani ma, bo jeżeli jest to pompa, która
Jest to milimetr 640G, współpracujący z sensorami i smart guardem, no to cokolwiek pani zrobi, to i tak pompa potem w razie teoretycznie tendencji spadkowej glikemii się zatrzyma, także hipoglikemii nie będzie, więc tutaj jest to bezpiecznie. Natomiast jeżeli jest to no, niższy model terapii, czy nie ma pani sensorów, no to rzeczywiście ta modyfikacja bazy powinna być. Zawsze można wrócić potem do wyższej bazy, bo to jednak samokontrola glikemii po takim zabiegu obowiązuje nas dalej. Jak pani zobaczy po prostu, że te glikemie mają tendencje wzrostowe, to można zwiększyć znowu trochę dawkę, tylko nie wracać od razu, nie czarne-białe, czyli albo 50%, albo 100%, tylko zrobić sobie 75% dawki wyjściowej i zobaczyć, jak to jest. Takie będą każde zalecenia diabetologiczne. No nie ma jednoznacznego, tak powiedzieć, co do dawki, nie co do jednostki, ile konkretnie trzeba brać. Trzeba ustalić jakąś dawkę, no i sprawdzić w życiu, jak się mają glikemie. Jak mają się dobrze, to utrzymujemy dawkę. Jeżeli się mają wzrostowo, no to zwiększamy dawkę, jak spadkowo, to dalej zmniejszamy dawkę. Czyli empiria jeszcze raz. I to jest właśnie ten moment, kiedy ja nie wiem, o czym będę rozmawiać z pacjentami. Beata tylko ma hipoblokadę, ale to też powinno sprawę załatwić, czyli uratuje panią przed hipoglikemią, czy taką dużą hipoglikemią spowodowaną lewym podstawowym. No, spowodowaną bolusem nie uratuje, ale zmniejszy na pewno intensywność. Więc ja bym spokojnie zrobił, tak jak doktor Cyganek polecała, 50% bazy podstawowej i patrzeć, co się będzie działo dalej. Zwłaszcza, że sensor zaraz pokaże, czy glikemia, jak się zachowuje, czy rośnie, czy spada. Jak działa operacja bariatryczna na insulinooporność? No to tak jak wspomniałem, że podstawowym tutaj przyczyną insulinooporności są geny i masa ciała, czyli ilość tkanki tłuszczowej. Jeżeli po zabiegu bariatrycznym nam tkanka tłuszczowa zacznie jej ubywać, no to insulinowrażliwość, czy insulinooporność, bo to jest odwrotność insulinowrażliwości, nam się poprawią, więc tu bym oczekiwał jedynie poprawy. Czy może po jakimś czasie wrócić? Jak nam przybędzie kilogramów, no to pewnie tak. Czyli to jest zależne od ilości kilogramów, które mam. Znaczy, jak wracają kilogramy, to wraca insulinooporność, tak? A nie można, że ktoś zostaje w swojej wadze, trzyma stałą wagę i insulinooporność wraca sama z siebie? To też nie tak działa? Nie bardzo. Znaczy, to jeżeli na przykład aktywność fizyczna też wpływa na wrażliwość na insulinę, wiek wpływa na wrażliwość na insulinę, są inne takie czynniki, ale sam fakt zabiegu bariatrycznego, znaczy hormony inkretynowe, które tutaj odgrywają dużą rolę w tym efekcie po zabiegu bariatrycznym, w efekcie na masę ciała, na przyjmowanie posiłków i na kontrolę glikemii, no trochę wpływają na tą wrażliwość na insulinę, ale no nie aż tak jak metformina czy glikazony chociażby. Więc sama z siebie operacja bariatryczna może w niewielkim stopniu wpływać, natomiast bardziej tutaj ten efekt jednak po, czyli efekt redukcji masy ciała wpływa na wrażliwość na insulinę. Czy operacji bariatrycznej mogą poddawać się osoby z cukrzycą typu pierwszego? Mogą jak najbardziej. No tylko warunkami, prawda, że wyrównana cukrzyca w okresie okołozabiegowym, żeby była. No i też no, te próby leczenia zachowawczego otyłości wcześniej. Natomiast tutaj uwaga, no, zabieg bariatryczny Państwu nie wyleczy cukrzycy typu pierwszego, bo cukrzyca typu pierwszego polega na braku insuliny spowodowanej nieodwracalnym zniszczeniem komórek produkujących tę insulinę. Także to prawda, że zapotrzebowanie na insulinę się zmniejszy wraz ze zmniejszeniem masy ciała, no ale cukrzyca zostanie. Zupełnie inaczej to wygląda w cukrzycy typu drugiego, zwłaszcza w jej początkowych etapach, gdzie zabieg bariatryczny no i duża redukcja masy ciała może wręcz spowodować wieloletnią czy trwałą remisję tej cukrzycy, czyli ustąpienie cukrzycy i konieczności leczenia. Jak to jest, że ja wyłączę za chwilę te dźwięki, także spokojnie teraz się przeniosę, bo wiem, co mi tak piszczy. Jak to jest, że dużo osób po SLIP wciąż ma insulinooporność, a po GBS znika, czyli po gastric bypass, czyli po tej drugiej metodzie? No dlatego, jak to jest? Dlatego, że gastric bypass to bypassu żołądkowego zmienia się trochę układ hormonów wydzielanych w przewodzie pokarmowym, czyli jest więcej hormonów inkretynowych, które tak jak powiedziałem, w wielkim stopniu mogą wpływać na wrażliwość na insulinę same w sobie. Natomiast niewątpliwie gastric bypass moim zdaniem jest bardziej efektywną, nieco bardziej, no tak, nie dramatycznie bardziej, ale nieco bardziej efektywną terapią niż
rękawowa resekcja żołądka, no i przez to redukcja masy ciała będzie większa, no i to też przełoży się na lepszą poprawę wrażliwości na insulinę. Co pan doktor poleca swoim pacjentom leczonym metforminą zrobić z nią w czasie okooperacyjnym? Odstawić przed zgodnie z ulotką czy po operacji? Bezwzględnie odstawić co najmniej 2 dni przed zabiegiem, dlatego że anestezjolog potem nie powinien przystąpić do zabiegu, słysząc, że pacjent chwilę wcześniej zażył metforminę, bo to grozi rzadko, bo rzadko, to ultra rzadko, no ale grozi kwasicą leczoną, no a to już nie żart. Także jeżeli ktoś ma na przykład cukrzycę czy też insulinooporność i ma metforminę i ma dobre cukry, no to jak na 2 dni odstawi, to te cukry, no nie oszukujmy się, kosmicznie nie urosną, będą troszkę wyższe, ale absolutnie to nie zdyskwalifikuje nikogo od zabiegu operacyjnego. Także bezpiecznie odstawić metforminę. Natomiast kiedy włączyć z powrotem? Co najmniej 2 dni po, moim zdaniem, tak jak się powinno. No pytanie jest tylko na ile, bo tabletka metforminy to jest taka tabletka dużych rozmiarów trochę, czy po takim zabiegu można taką wielką, gigantyczną tabletę po prostu łyknąć, no, czy teoretycznie można. Gdzieś tam nie... Teoretycznie można, ponieważ... Metforminy to za bardzo chyba nie można uciec w moim robić, dlatego że ona ma... Coś przerywa, jeśli chodzi o internet. Metformina ma otoczkę, o których... Przerywa internet, to co mówiliśmy wcześniej. Tak, bo coś mi przerywa. Internet, halo? Zawiesza internet. Tak, internet zawiesza. Tak. Mnie przerywa? To jak mnie przerywa, to spróbuję. Przełączyć. Okej, to chwileczkę, ja spróbuję się przełączyć na ten drugi. Dobrze, czekamy. Ja tu coś zbieram jeszcze. I tutaj było pytanie, czy mając balon, mogę po wyjęciu mieć resekcję, ale właśnie tutaj balon jest przygotowaniem do resekcji albo do gastric bypass. To jest pytanie do chirurgów, ale tak oczywiście. I teraz jeszcze ktoś. Dobra, następne pytanie mam. Poczekam, aż pan doktor się włączy. Jeszcze technicznie trochę podziałam w tym momencie. Pozdrawiam serdecznie cukrzyk typu pierwszego. Cześć Dorotka. Dobrze, teraz mnie słychać? Czy już się? No, jestem teraz, na drugim internecie. Teraz lepiej, tak? Jeszcze przez chwilę. Dobrze, już działamy. Wstawię go do okna i teraz... Mam pytanie jeszcze. Dobra, więc proszę o powtórzenie pytania. Teraz nas oboje zawiesiło. Ja słyszę dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Czy metformina Lucofarge XR na noc może być stosowana w początkowym etapie ciąży? Insulina przed ciążą około 8-7, mała insulinooporność. No proszę Państwa, to odpowiem krótko, może być. Do końca pierwszego trymestru w pewnych sytuacjach się stosuje. Stosują ginekolodzy w zespole policystycznych jajników na przykład. Ja u chorych z cukrzycą typu drugiego czy w stanie przedcukrzycowym pozwalam zajść w ciążę na metforminie, no i w sytuacji stwierdzenia ciąży ją po prostu odstawiam, no i dajemy dalsze kroki. Natomiast w PCOS, czy zespole policystycznych jajników, wiem, że ginekolodzy do końca pierwszego trymestru utrzymują i twierdzą, że przekłada się to na mniejsze ryzyko poronień w pierwszym trymestrze. Więc można, ale później już nie. Znaczy w Polsce nie, w innych krajach jest różnie. W UK na przykład można, natomiast w Polsce zalecenia mówią, że nie. Natomiast wyniki długoterminowych obserwacji dzieci po urodzonych z matek, które w trakcie ciąży brały metforminy, no są niejednoznaczne, no i nie są zbyt zachęcające właśnie. Także dlatego my się nie spieszymy z leczeniem cukrzycy ciążowej metforminą. Natomiast do końca pierwszego trymestru można. Dobrze, kolejne pytanie. Jakie badania i co jakiś czas powinno się wykonywać po operacji bariatrycznej, mając cukrzycę typu drugiego? I to samo pytanie dotyczące insulinooporności. Jakie badania? Proszę Państwa, no insulinooporność jest wynikiem laboratoryjnym. Insulinooporność jest taką sytuacją, że jak patrzymy na wagę i policzymy sobie BMI i teoretycznie wychodzi nam 25,
no to należy założyć, że taką insulinooporność mamy. Im wyżej, tym im większe BMI, tym większa insulinooporność. Ja wiem, że Państwo jakoś strasznie lubicie te wyliczenia HOMA-IR i są różne wskaźniki, bo jest jeszcze wskaźnik Matsudy, wskaźnik IRIG-0, IRIG-60, ICI, no mnóstwo jest tych parametrów, czy też wartości stężenia insuliny w teście obciążenia glukozą. Nie ma jednoznacznych, że tak powiem, wytycznych, w jaki sposób tą insulinooporność należy rozpoznawać. Ja bym się tak strasznie nie skupiał na tej insulinooporności, bo to się takie modne stało ostatnio, insulinooporność. Natomiast powtarzam jeszcze raz, insulinooporność jest skutkiem genów plus nadmiernej masy ciała, czyli jeżeli ktoś ma BMI powyżej 25, no to należy założyć, że no to insulinooporność ma. No są pewne rzadkie sytuacje, gdzie ta insulinooporność może występować osób z prawidłową masą ciała, natomiast to są już na podłożu genetycznym ściślej, to już zostawmy specjalistom decyzję, w jaki sposób tą insulinooporność diagnozować i nic zrobić. Uważam, że jakieś straszne przykładanie się do tej insulinooporności najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. Po prostu pilnujmy tego, żeby mieć jak najbardziej trend wagowy taki, jaki oczekujemy, czyli żeby nasza masa ciała zbliżała się powiedzmy do wartości prawidłowych, no i to wystarczy. No inna sprawa jest, jak mamy cukrzycę, bo to wtedy nie badamy insulinooporności, tylko badamy poziom glukozy. Więc jak najbardziej sposób monitorowania tej cukrzycy zależy od terapii, która będzie po zabiegu bariatrycznym. No i zgodnie z zaleceniami wytycznymi diabetologicznymi, jeżeli ktoś ma terapię insuliną wielokrotnie w ciągu dnia, no to ta liczba pomiarów glikemii jest nawet kilkanaście pomiarów, szczególnie w cukrzycy typu pierwszego robimy, ale kilka na pewno. Natomiast jeżeli ktoś ma tylko leki doustne, no metforminę na przykład, no to zalecenia PTD mówią, żeby raz dziennie o różnych porach badać, niekiedy na czczo, niekiedy 2 godziny po głównych posiłkach, a raz w tygodniu sobie zrobić półprofil glikemii, czyli tą wartość, te 4 pomiary w ciągu 1 dnia. Na czczo 2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po obiedzie, 2 godziny po kolacji. No i mamy jeszcze taki parametr jak hemoglobina glikowana, absolutnie polecam, szczególnie właśnie chorym z cukrzycą ten parametr badać. I tutaj no, nie częściej niż, jeżeli jest dobrze wyrównana cukrzyca i wcześniej nie było z tym problemu, no to raz na pół roku, raz na rok nawet można badać. Natomiast jeżeli były problemy z wyrównaniem, no to co 3 miesiące, bo wtedy się jakby odnawia pula erytrocytów i ten parametr ma pełne takie jakby znaczenie, czyli ostatnie 3 miesiące oceniam. Też padło takie pytanie. Jeszcze. Oprócz tego osobom z cukrzycą koniecznie pomiary ciśnienia tętniczego, no i lipidogram, czyli badanie stężenia cholesterolu, szczególnie frakcji LDL cholesterolu i to co najmniej raz w roku, czy raz na 2 lata w sytuacji, gdy poprzedni wynik mamy prawidłowy, natomiast jeżeli są nieprawidłowe wyniki, no to trzeba rozpocząć terapię i to no, najpewniej statynami, bo to są takie leki, które są lekami pierwszego użycia w zaburzeniach lipidowych. I proszę pamiętać, że osoby z rozpoznaną cukrzycą są już jakby z definicji osobami podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego. I wystarczy, że mamy osobę z cukrzycą, jest to osoba z otyłością, ma nadciśnienie tętnicze i ma powyżej 50 lat. Według kardiologów jest to osoba bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i ten LDL cholesterol powinna mieć malutki, także większość pacjentów, którzy mają tego typu inne schorzenia, już powinny być leczone statynami. Też padło pytanie, czy wszyscy chorując na otyłość mają tą insulinooporność? Jeszcze raz, bo... Czy wszyscy chorujący na otyłość mają insulinooporność? No, zdecydowana większość. Zdecydowana większość, ale nie wszyscy, bo widywałem takie sytuacje, że widziałem pacjentkę z cukrzycą typu pierwszego, realnie cukrzycą typu pierwszego z dużą otyłością i zapotrzebowanie na insulinę było takie, powiedzmy, tak jakby normalne, czyli tak jak dla szczupłej osoby. Więc pośrednio można wnioskować, że ona nie miała dużej insulinooporności. Natomiast należy założyć taką sytuację, że większa waga, tym większa insulinooporność. Dobrze, teraz tak, mam cukrzycę insulinozależną i wahania cukrzycy od 70 do 300, a czasem 450. Pytanie, jak się zachować i jak dbać o cukrzycę, jak stosować insulinę, leki, jak samodzielnie kontrolować? Czy można samodzielnie redukować insulinę i metforminę?
To na to pytanie się nie da odpowiedzieć w ciągu tego spotkania. To jest podręcznik do diabetologii albo sesja edukacyjna w poradni diabetologicznej. To jest bardzo skomplikowany proces, który wymaga wielu praktycznie godzin szkolenia, żeby to odpowiednio zgrać. Zachęcam do wizyty w poradni diabetologicznej, czy wielokrotnej poradni diabetologicznej, to takiej, której jest dostęp i do dietetyka, i do edukatora, i do pielęgniarki edukacyjnej, no i przede wszystkim do lekarza i o te rzeczy, czy o podręczniki takie właśnie na temat prowadzenia cukrzycy i tą wiedzę pozyskać. I wtedy edukacja jest jednym z kluczowych filarów leczenia cukrzycy, czyli stwarza szansę na wyrównanie cukrzycy. Dieta cukrzycowa, wysiłek fizyczny, tabletki, insulina, a nade wszystko edukacja. Bez tego, jak czegoś tego zabraknie, to nie wyrównamy cukrzycy. Także edukacja, edukacja, edukacja jeszcze raz. Tak u nas. Jaki typ operacji jest polecany przy wysokiej insulinooporności i cukrzycy? Czy te schorzenia mają szansę się cofnąć po schudnięciu w wyniku operacji? Tak, ta insulinooporność. Ja myślę, że zdecydowanie bardziej mał cukrzycy niż insulinooporności, chociaż poniekąd insulinooporność to jest wstęp do cukrzycy. Więc opowiem co do cukrzycy. No cukrzycy generalnie, szczególnie typu drugiego, no nieco większą korzyść mają z jednak bypassu żołądkowego niż z rękawowej resekcji. Więc ja bym bardziej, o ile nie ma tutaj jakichś miejscowych przeciwwskazań, tudzież oporów anestezjologa czy chirurga przed takim zabiegiem, to bym dążył jednak do takiego zabiegu jako bardziej skutecznego. Natomiast, no i rzeczywiście, tak jak mówiłem, że w cukrzycy typu drugiego, zwłaszcza taka, która jest krótko rozpoznana, krótko pacjentów, którzy krótko chorują na cukrzycę, no jest szansa, że po jakiejś bardzo efektywnej redukcji masy ciała po takim zabiegu wręcz ona wejdzie w remisję, czyli no, biochemicznie się nie będzie stało stwierdzić, czyli możemy powiedzieć, że weszła krok w tył, czyli przeszła w stan przedcukrzycowy albo w stan prawidłowej gospodarki węglowodanowej. Natomiast insulinooporność, no cóż, no jak z każdym kilogramem będzie mniejsza. Dobrze. Co pan doktor myśli o leku zwanym Victoza? Victoza. Można włączyć choremu na cukrzycę typu drugiego przed operacją. Czy po operacji można? No. Dobra sprawa, tylko droga. Victoza w promocji, pełna dawka, 420 zł miesięcznie. Bez promocji tam chyba półtorej razy tyle. Natomiast to są bardzo dobre leki. I zarówno Victoza, jak i powiedzmy preparat działający podobnie nowszej generacji, taki jak Ozempic albo Trulicity, to są, bo Victozy się podaje raz dziennie, a Ozempic Trulicity raz w tygodniu, to są tak zwane intratynowe leki. No i one mają bardzo, bardzo dobry wpływ na nie tylko na sam masę ciała, nie tylko na glikemię, ale też na rokowania czy powikłania sercowo-naczyniowe w przyszłości, czy mówiąc krótko, one wydłużają życie po prostu chorych na cukrzycę i powinny być absolutnie, gdyby ich cena była niższa, to bez mrugnięcia okiem można by je po metforminie wszystkim po prostu na dzień dobry dawać. Zwłaszcza, że chorzy z cukrzycą typu drugiego mają nadwagę otyłości, a te leki bardzo korzystnie wpływają. To są jedyne chyba leki w tej chwili cukrzycowe, które tak mocno wpływają na masę ciała. Metformina i flozyny też wpływają, ale leki z tej grupy typu Victoza, Ozempic, Trulicity wpływają najmocniej. Więc jak najbardziej przed operacją tak. A czy przy operacji można? No tu bym się zawahał trochę, dlatego że sama operacja bariatryczna powoduje szczególnie bypass żołądkowy, powoduje ten wzmożony wydzielanie inkretyn endogennych, czyli własnych, a nie tutaj próbujemy leczyć sztucznie. Zresztą te leki mają wpływ na perystaltykę przewodu pokarmowego, hamują opróżnianie żołądka, wpływają na perystaltykę jelit. No i tutaj bym się teoretycznie mógł obawiać, czy nie byłoby działań jakichś niepożądanych. Szczerze powiedziawszy, nie mam takich pacjentów. Wydaje mi się, że jakiegoś bezwzględnego przeciwwskazania tutaj chyba nie ma, ale ja bym nie był jakimś entuzjastą terapii po zabiegu bariatrycznym stosowania tych leków. Może nabierzemy doświadczenia większego i będziemy inaczej patrzeć, ale przed jak najbardziej, zwłaszcza, że chirurdzy bardzo chcą, patrząc na motywację pacjenta i oceniając rokowanie po zabiegu, szansę powodzenia operacji, oceniają, czy pacjent jest w stanie od okresu kwalifikacji do okresu zabiegu zredukować trochę masy ciała i te leki niezwykle to pomogą, bo to są leki, które hamują apetyt po prostu i działają bardzo, bardzo korzystnie. U niektórych
był taki dobry efekt, że zabiegu nie trzeba było robić pediatrycznego. Jeszcze padało pytanie o Misimbę. Misimba jest inaczej działającym lekiem, bo Misimba jest lekiem, który hamuje tylko ośrodek apetytu w podwzgórzu. Także ona ma takie raczej punktowe tylko działanie, czyli jednokierunkowe. Natomiast te leki, o których mówiłem, właśnie Victoza, Ozempic, Trulicity, mają wiele, wiele punktów uchwytu i też stymulują wydzielanie insuliny w warunkach hiperglikemii, czyli to są stricte leki przeciwcukrzycowe. Natomiast Victoza pod nazwą Saxenda, to się inaczej wtedy nazywa, ma rejestrację dla stosowania do leczenia otyłości, tylko większej dawce. No i koszty są straszne. Ale jak ktoś może sobie na to pozwolić, to czemu nie? Rozumiem. Teraz tak, pytanie troszeczkę z innej z bajki, ale teraz tak. Panie, przepraszam bardzo, że zapraszam panu doktorowi gitarę. Ja jestem pacjentem KLO, ale mam pytanie związane z leczeniem onkologicznym. Po chemioterapii dokładnie po czwartym cyklu cysplatyny pojawiła się chrypka bardzo uciążliwa. Wiem, że to efekt terapii związany z zanikiem błon śluzowych, ale preparat dostępny w aptekach, dostępny bez recepty, nie skutkuje. Utrudniony kontakt z onkologiem. Czy są jakieś preparaty medyczne wspomagające? Ojej, to nie odpowiem na to pytanie, bo się zupełnie nie czuję kompetentny. Rozumiem. Żadnego doświadczenia w leczeniu onkologicznym nie mam. Rozumiem. To już było. Panie doktorze, chciałam zapytać, czy jak to jest bardzo źle, że mam glukozę na 117, hemoglobina glikowana jest w normie, nie biorę żadnych leków od operacji. Jeszcze raz, zobaczę to pytanie. Jeszcze raz, ona była dosyć wysoko, bo ja go wcześniej złapałam. Chciałam zapytać, czy jest to bardzo źle, że mam glukozę? Nie, chyba nie glukozę. Glukozę, 117 to glukozę, tak. Tak, hemoglobina glikowana jest w normie, nie biorę żadnych leków od operacji. Widzę. No, glukoza 117 to jest tam przedcukrzycowa. Hemoglobina glikowana w normie. Ja jakoś lubię metforminę mimo wszystko i jeżeli tutaj była metformina wcześniej stosowana, to ja bym ją jeszcze utrzymał, zwłaszcza, że ten cukier jeszcze nie jest idealny. Czyli gdybym ja był prowadzącym, powiedzmy, lekarzem, to bym tutaj zasugerował metforminę. Rozumiem. Natomiast bezwzględnej konieczności nie ma, bo to 117 to jest niecukrzycowy wynik, a hemoglobina glikowana, jeśli jest w normie, to szczególnie świadczy o tym, że jest pozostałe glikemie są prawidłowe. No problem jest taki, my tu dyskutowaliśmy przed rozpoczęciem spotkania z zaleceniami odnośnie wykonywania testów obciążenia glukozą po zabiegach bariatrycznych. No i tak skłaniamy się do tego, żeby może nie bardzo chyba tą metodę używać, dlatego że są zupełnie zmienione warunki anatomiczne w brzuchu. Inaczej się hormony wydzielają, no i te wartości nie będą, no, mogły być porównywane z tą referencyjną wartością. Inne byłyby normy, zwłaszcza, że bardzo często zdarza się, że takie podanie, takiej ilości glukozy wywołuje, czy nasila dumping syndrom, czy poresekcyjny zespół, hipoglikemię wręcz. Natomiast bardzo źle nie jest. To jest, wydaje mi się, że to już jesteśmy na etapie, zależy jak było wcześniej, przed zabiegiem bariatrycznym, czy była cukrzyca, czy był stan przedcukrzycowy. Jeżeli była cukrzyca, a teraz jest 117, to już zmierzamy w kierunku, już zrobiliśmy krok wstecz, czyli już jesteśmy na etapie stanu przedcukrzycowego, no i to zmierza w dobrą stronę, czyli w kierunku zupełnej normalizacji. Czyli reasumując, krzywa cukrowa po operacji bariatrycznej nie jest zalecana, prawda? No właśnie tak no nie, bo, nie, bo, nie jest bo jest nie jest wiarygodna, prawda? O to mi chodziło tak samo. Tak, te wartości będą inne, no inaczej się wchłania ta glukoza i to trudno jest porównać z populacją taką referencyjną, która miała ten przewód pokarmowy, powiedzmy, anatomicznie normalny, niezmieniony przez zabieg bariatryczny. A to inaczej się wydzielają hormony, inaczej to wszystko przebiega. Także wydaje się, że tutaj dobrym parametrem jest chyba hemoglobina glikowana u osób, jeżeli nie tylko na czczo, ale też hemoglobina glikowana, no i glukometr, jeżeli ktoś ma. Jeżeli ktoś nie miał cukrzycy wcześniej, no to również może być posiadaczem glukometru, tylko paski nie będzie miał refundowane, no i wtedy 50 pasków kosztuje 40 zł, no ale też u osoby, która nie miała wcześniej cukrzycy, te pomiary glukozy, samokontrola glukometrem, jeżeli chcemy się na to zdecydować, no to nie jest wiele razy w ciągu doby, tylko to jest raz na jakiś czas, żeby sprawdzić, jak się cukier ma, raz na tydzień, to absolutnie, jeśli ktoś raz na miesiąc, to może sobie ktoś badać, także to nie jest jakiś duży koszt. I teraz padło jeszcze pytanie, jestem na Wiktozie, zabieg mam za tydzień odstawić, na jaki czas przed?
Wiktozy, kiedy się odstawia przed operacją? No, wiktoza generalnie, wiktozy się podaje codziennie, czyli ten okres półtrwania wiktozy jest dobę, więc myślę, że dzień, dwa. Powiedzmy. Dobrze, macie jeszcze jakieś pytania od pana doktora? Bo tak szybko lecimy ogólnie. Czy mi coś nie uciekło przypadkiem? Śmiało, śmiało. Czy po operacji można zrobić test głodowy? Co to jest test głodowy? Nie słyszałam już tego. Po co? Pytanie jest po co? Właśnie. Okej. To może jak się Agnieszka jeszcze rozwinie. Test głodowy, z tego co pamiętam, to się stosuje w diagnostyce insulinomy, czyli takiego nowotworu wydzielającego bez kontroli insulinę, ale to zupełnie inna bajka. No, to jest po pierwsze rzadka choroba, a po drugie no, nie ma nic wspólnego z dopiekiem bariatrycznym. Dla osób, które dopiero dołączyły i mają pytanie, czy glukofaż. To mówiliśmy wcześniej, także należy sobie... Konsultacja z diabetologiem, kobietą w ciąży po HLO, to dobre pytanie, no. Nie widzę go jeszcze. Nie widzę. 631. No myślę, że... Myślę, że to jest tuż pod tym pytaniem o odstawienie... Widzę. Tak, dokładnie. Dokładnie, dlatego że no, pamiętajmy, że cukrzyca ciążowa, czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej są takie same jak typu drugiego, czyli nadwaga, otyłość, to jest czynnik ryzyka cukrzycy ciążowej. No, inna sprawa, jak tą cukrzycę ciążową diagnozować w tej sytuacji, no i to jest niemały problem, bo jedyną metodą diagnostyki cukrzycy ciążowej jest test obciążenia glukozą, a powiedzieliśmy przed chwilą, że tak nie bardzo się ku temu skłaniamy, więc no to już myślę diabetologa, jak to zrobić, żeby no, sprawdzić, czy te cukry są dobre, czy nie. No ja bym to zrobił tak, ale to jest mój autorski pomysł, że po prostu zrobić badanie glukozy na czczo, prawda, z żyły w laboratorium, tak jak się powinno. Jeżeli będzie poniżej 5,1, no to podjąć dalsze kroki. Jeżeli będzie powyżej 5,1 czy 92 mg na decylitr w drugich jednostkach i powtórzymy ten wynik dwukrotnie, no to już są podstawy, żeby rozpoznać cukrzycę ciążową i żeby włączyć odpowiednie postępowanie, przepisać refundowane paski, no i zobaczyć, czy nie manganez insulina. Natomiast jeżeli nadto byłoby poniżej, to i tak bym podjął diagnostykę i po prostu zlecił na diecie, którą Państwo stosujecie, czyli nieobfite posiłki, już bym wyłączył wtedy węglowodany proste, czyli te wysokoindeksowe składniki, no i zrobić kontrolę po głównych posiłkach, czy po każdym posiłku. Jeżeli będzie ta wartość przekraczać 140, to już jest właściwie wskazanie do insulinoterapii, więc skoro my zaczęliśmy leczenie dietą cukrzycową, tak na dobrą sprawę, i mamy za duże cukry, to pośrednio, jeżeli mamy wskazania do insuliny, no to zapewne mamy cukrzycę ciążową i każdy diabetolog wydaje mi się, że w tą stronę pójdzie i to przyjmie. Czy po operacji ma znaczenie rodzaj insuliny, czy raczej nie? Jestem na liprologu. Nie, wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza, że też zależy od typu cukrzycy, bo jeżeli jest cukrzyca typu drugiego, to wielu pacjentów ma tą insulinę redukowaną albo wręcz odstawianą po zabiegu. Jeżeli jest to cukrzyca typu pierwszego, no to tylko ewentualnie redukcja dawki. Natomiast specjalnie nie ma. No dobrze byłoby mieć, biorąc pod uwagę, że to wchłanianie będzie szybkie, to żeby mieć no, analogi szybko działającej insuliny, żeby raczej nie insulinę ludzką wtedy, tylko szybko działające analogi, zwłaszcza, że pojawiają się teraz ultra szybko działające analogi, które działają jeszcze szybciej niż tradycyjnie szybko działające analogi. Przed operacją... Taką odmianę ultra szybko działającą Humalog, czyli Prolog, będzie miał niedługo na rynku, także to w tą stronę bym mógł się zastanowić, czy by nie dać. Okej. Okay. Przed operacją miałam glukozę 150 i brałam dwa razy metforminę, dwa razy dziennie. Czy to stan przedcukrzycowy, czy to już cukrzyca? W ogóle jak się to określa? Czy to jest cukrzyca, czy stan przedcukrzycowy? Na czym to polega? Tak dla laika konkretnego. Badania laboratoryjne tylko i wyłącznie. Cukrzycę rozpoznaje się na podstawie badań laboratoryjnych, nie na podstawie objawów. Znaczy jak są objawy cukrzycy typu właśnie pragnienie wzmożone, wydalanie moczu, większe... No, schudnięcie takie bez uchwytnej przyczyny, czy też jakieś infekcje dróg moczowych, grzybicze infekcje dróg moczowo-błuciowych, czy niegojące się infekcje skóry,
No to już jest grubo przechodzona cukrzyca, tak można powiedzieć. Mówię o dwójce, bo jedynka się szybko rozwija i to objawy się szybko pojawiają. Natomiast cukrzyca typu drugiego się powoli rozwija i są badania, które mówią, że wiele lat czasami upływa od realnego początku cukrzycy, czyli tych wartości, które pozwalają rozpoznać cukrzycę, a postawieniem diagnozy i rozpoczęciem terapii. A w tym czasie cukrzyca zrujnuje układ naczyniowy i zrobi powikłania narządowe. Także to jest straszna sprawa. Także osoby z grupy ryzyka, od razu powiem, że powinny być, a grupy ryzyka to jest nadwaga i otyłość, to raz w roku przynajmniej tę glukozę powinny być badane, a raz na kilka lat to jest obciążenia glukozą. No, pomijając pacjentów po zabiegach bariatrycznych, powiedzmy, gdzie to jest obciążenia glukozą jest kontrowersyjne. Natomiast 150 na czczo, jeżeli to był wynik, na czczo, powtarzam, 150, no to już jest cukrzyca, ewidentnie, bo granicą jest 126. I prawidłowa wartość, są dwie takie progowe wartości, 100 i 126, czyli w drugich jednostkach 5,5 i 7,0. Poniżej tej pierwszej to jest prawidłowy wynik na czczo, pomiędzy pierwszą a drugą to jest stan przedcukrzycowy, czyli nieprawidłowa glukoza na czczo, powyżej tej drugiej wartości, czyli powyżej 7, powyżej lub równe nawet 7 i powyżej lub równe 126 to jest cukrzyca. No i tak się rozpoznaje cukrzycę. No i rzecz jasna to jest obciążenia glukozą jeszcze. No, tak jak mówiłem, z wyjątkiem pacjentów bariatrycznych. Hemoglobina glikowana nie służy w Polsce, w Stanach tak, ale w Polsce nie służy stricte rozpoznaniu cukrzycy. Ze względu na to, że są duże rozbieżności między pracowniami, no i wyniki mogą być niepowtarzalne. Tutaj jest, jakie są prawidłowe wartości pomiarów na czczo oraz godzinę i dwie godziny po posiłku dla ciężarnych? Na czczo między 70 a 90, a godzinę od rozpoczęcia posiłku, bo tak mierzymy, nie więcej niż 140. Okej, okay. Dla ciężarnych. Czyli odpowiednio w drugich jednostkach między 3,9 a 5,0, a tutaj po posiłku 7,7. Teraz a propos, jak jesteśmy w temacie ciąży, w jakim czasie po zabiegu bezpiecznie jest zaś ciąża? Czy jest szansa nie przedłużyć? 2 lata. Wszyscy zalecają 2 lata po operacji właśnie. Czy jest szansa nie przytyć i utrzymać uwagę, bo boję się przytyć? Oczywiście, że tak. To jest kwestia po prostu tylko dbania o siebie rzeczywiście. Znaczy zależy, jaka jest wyjściowa waga w ciąży, bo jeżeli się dzięki zabiegowi bariatrycznemu udało tą wagę zmniejszyć do zupełnie prawidłowej, czyli ten BMI jest prawidłowe, to do tych kilka kilogramów nawet pasowałoby w trakcie ciąży przybrać, no bo to taka jest kolej rzeczy, że w ciąży się przybiera na masie. No. Tylko to, ten przybór zależy od wagi wyjściowej, czyli przy prawidłowym BMI mówi się o 12-15 kg, a przy BMI powyżej 30 max 7, żeby to przybór. Do połowy ciąży nawet, jeżeli jest 0, a ciąża się prawidłowo rozwija, to się cieszymy. Mam swój insulinooporność, na czczo mam 100-110 po posiłku, a mam 140. Ostatnio dość często, ale przy dużym wysiłku spada mi szybko cukier do 70. Czyli mamy tak zwaną hipoglikemię reaktywną. Czyli to, co powiedziałem, czyli stosujemy dieta, częste, nieobfite posiłki o niskim indeksie glikemicznym. A jeśli ratujemy się z takiego cukru 70, to ratujemy się cukrem prostym, czyli jakimś tam powiedzmy bardzo słodkim napojem, żeby szybko go podbić i obowiązkowo zjadamy jeszcze mały posiłek, który zawiera wolno trawiące się i wolno przyswajalne węglowodany. Zrobimy to tylko słodkim napojem, no to się nam na chwilę poprawi, a za pół godziny czy za godzinę wróci ze zdwojoną siłą. Ojej, mówię, nie rozumiem tego wszystkiego i naprawdę to straszne, ale zbadam cukier sobie tak naprawdę po tym naszym live. Zdecydowanie. Każdy z nas powinien badać i osoby z grupy ryzyka, powtarzam, grupą ryzyka już jest nadwaga, czyli BMI powyżej 25, no to raz w roku bez względu na wiek, czyli od najmłodszych nawet lat, natomiast jeżeli trafi się osoba, która nie ma kompletnie żadnego czynnika ryzyka cukrzycy, czyli waży prawidłowo, dużo się rusza, stosuje zdrową dietę, nie ma w rodzinie nikogo chorego na cukrzycę, nie ma nadciśnienia, zaburzeń lipidowych, jest z rasy białej, czyli nie jest z grupy etnicznej, która jest jakby genetycznie narażona na cukrzycę, to pierwsze badanie w wieku 45 lat i co najmniej raz na 3 lata potem powtarzać. Tak mówią zalecenia. Jak uniknąć dumpingu na przykład po kolonoskopii? A co to ma wspólnego? Czy to ma coś wspólnego? Kolonoskopia? No. Szczerze powiedziawszy, to jest bardziej chyba do chirurgów pytanie, którzy robią takie badanie, jaki tu jest związek. No bo dumping to jest poposiłkowe, prawda? Jak zjadamy, no to się nam szybko wtedy przedostaje to do dwunastnicy, gdzie
szybko się wchłania, jeszcze się wydziela dużo inkretyn i wtedy ten wydzielanie insuliny jest dużo większe. Stąd się robi dumping syndrom. Natomiast co ma wspólnego kolonoskopia? Wiem. Czyli, że długo wcześniej była głodówka, bo jest przygotowanie do kolonoskopii, o to chodziło. I później jak usnął coś dumpingu. No to nie mam innego pomysłu niż po prostu częste, nieobfite posiłki, no bo to żeby cały czas te węglowodany dokładać i to złożone. Dziękuję. Taki stan, jak spadnie nisko, to ma ból głowy, trzęsące się ręce i wewnątrz trzęsiawkę. Ratuje się, jak doktor radzi, ale to trochę trwa. Okej, to był komentarz do tego, co mówiliśmy wcześniej. Natomiast pytanie jest, jak to jest, że tak powiem, z tą glukozą i parametrami glukozowymi, czy jest stan przedcukrzycowy cukrzyca, bo można by próbować, tak jak mówię, metforminę, czy też akarbozę stosować, które pomagają trochę na hipoglikemię reaktywną. To już było. Mam niedoczynność tarczycy Hashimoto, czy nadaje się do operacji zmniejszenia żołądka? Tak. No jeżeli jest wyrównana, to tak. Tak. Jeżeli jest niewyrównana, czyli jest duże TSH, albo za małe, albo za duże, to nie. Trzeba wyrównać najpierw, a potem wykonać zakres. No też pytanie jest takie, czy na przykład przybór masy ciała nie był spowodowany długotrwającą niedoczynnością tarczycy i czy tutaj wyrównanie niedoczynności tarczycy nie spowoduje naturalną koleją rzeczy redukcję masy ciała. Chociaż aż tak drastycznie, no bo pacjenci bariatryczni to mają to BMI grubo powyżej zalecanego i to raczej nie sądzę, że to wcześniej by osoba z niedoczynnością tarczycy zapadła w śpiączkę hipometaboliczną, niż wygenerowała otyłość trzeciego stopnia tylko i wyłącznie z powodu niedoczynności tarczycy, więc raczej chyba tu nie tędy droga, aż takich efektów bym się nie spodziewał po wyrównaniu niedoczynności. Trochę tak, ale aż tak, żeby tak bardzo BMI zmniejszyć, to bym nie oczekiwał. No niemniej jednak najpierw wyrównać bezwzględnie. I teraz... Teraz mam tutaj, nie wiem, czy pan doktor to widzi ogólnie, insulina w teście z glukozą nadczczą 88, 60 minut po 597,7, 120 minut po 439. Czy mam się martwić takimi wynikami insuliny? No i teraz tak, diabetolog jakby popatrzył na to, to diabetolog na insulinę nie popatrzy, bo diabetologa interesuje glukoza. 5,12 na czczo to jest prawidłowy wynik, 6,2 po 2 godzinach testu jest to prawidłowy wynik, 8,9 po godzinie, no i tutaj jest pewna kontrowersja, dlatego że oficjalnie w teście WHO, czyli tym takim Światowej Organizacji Zdrowia, nie ma wartości referencyjnej dla glikemii w godzinie po obciążeniu glukozą. Jest dla ciąży. Dla ciąży jest, ale dla osoby nie będącej bytą w ciąży nie ma tej wartości referencyjnej. Aczkolwiek spotkałem takie prace, że naukowcy się skłaniają do tego, że 8,6, żeby ta granica przyjąć. Wtedy byłoby 8,5. Natomiast insulina jest, że tak powiem, dużo powyżej tego, co powinna być. No i teoretycznie, gdyby popatrzył na to endokrynolog, to by przepisał metforminę. No diabetolog chyba też, zwłaszcza jeżeli u pani występuje po prostu nadmiar masy ciała, to jak najbardziej. I teraz takie pytanie. Jeśli dziadkowie i rodzice mieli cukrzycę i ja w ciąży miałam cukrzycę ciążową, czy jest szansa, że nie zachoruję na typ 2, stosując się do zasad zdrowego żywienia i żyjąc aktywnie? Znaczy na to pytanie będzie można odpowiedzieć, że tak powiem, stojąc u, jakby to powiedzieć, wrót raju i czekając na chóry anielskie, czy w ciągu życia się nie zachorowało. Na pewno można powiedzieć, że się zmniejsza statystyczne ryzyko zachorowania na cukrzycę, rzeczywiście. I najskuteczniejszy sposób uniknięcia cukrzycy typu drugiego to jest właśnie odpowiednia dieta, duża aktywność fizyczna, no i przede wszystkim utrzymywanie prawidłowej masy ciała. I to jest najskuteczniejsze, żeby zmniejszyć ryzyko. Ale czy całkowicie uniknąć, no to szansa jest zawsze. Czy tak będzie, no to mówię, to się po śmierci okaże. Czy w ciągu życia zachorowaliśmy, czy nie zachorowaliśmy. No bo teoretycznie nie wiadomo, jak będzie w wieku lat 80-90. Sprawdzam pytania. A to już było. Macie jeszcze jakieś pytania? Szukamy coś. Czy przy zaburzeniach... lipidowych, bardzo wysokich trójglicerydach oraz cukrzycy typu drugiego po operacji gastric bypass można nie stosować już statyn. No dobra, statyny nie są na bardzo wysokie trójglicerydy, to po pierwsze. Tylko na bardzo wysokie trójglicerydy są fibraty.
To zależy, co się rozumie przez pojęcie bardzo wysokie trójglicerydy. Czy aż takie, które zagrażają zdrowiu, zapaleniu trzustki, czy powiedzmy trzykrotnie przekroczona norma, bo trzykrotnie przekroczona norma to wcale nie są bardzo wysokie trójglicerydy, chociaż niektórym by się wydawało, że... Natomiast czy nie stosować statyn? Więc to ze statynami jest tak, że proszę Państwa, trzeba patrzeć na kategorię ryzyka sercowo-naczyniowego i kardiolodzy mają takie grupy, gdzie oceniają to ryzyko jako niskie, umiarkowane, wysokie i bardzo wysokie. No i w zależności od tego, tej grupy się łapiemy, czy ryzyka sercowo-naczyniowego, no to taki powinien być poziom LDL cholesterolu. No i załóżmy, że znamy swoją kategorię ryzyka sercowo-naczyniowego, no i widzimy, jaki mamy LDL cholesterol i widzimy, jaki powinniśmy mieć LDL cholesterol, no jeżeli jest poniżej tego, co powinniśmy mieć, no to generalnie stan jest dobry. Jeżeli nie było statyn wcześniej, no to ich nie włączamy. Jeżeli jest powyżej, no to niestety trzeba to agresywnie LDL cholesterol leczyć. Inna sprawa jest, gdybyśmy byli na statynach, bo to teoretycznie w porozumieniu z lekarzem, który zna nasze, no, tak jak mówię, czynniki ryzyka i inne okoliczności, można tutaj negocjować redukcję dawki i zmniejszenie dawki. Kardiolodzy nie lubią, bo kardiolodzy bardzo lubią statyny, bo w dużych dawkach one powodują regresję blaszek miażdżycowych w wielkim stopniu, także jak już ktoś dostał, to raczej tutaj słabo z odstawieniem. Aczkolwiek teoretycznie wszystko zależy od kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego, tak jak mówię. Dobrze. No to 700 trójglicerydy to nie są bardzo wysokie. Bardzo wysokie to takie są według niektórych od 880, a niektórych 1000. Więc pytanie kluczowe jest, jaki jest LDL cholesterol. Dlatego, że LDL cholesterol jest pierwotnym parametrem, na który my patrzymy, decydując o włączeniu statyn. No kolejne pytanie. I też nie, jak pani mi napisze, jaki pani ma LDL cholesterol, to nie odpowiem, bo nie wiem, jaka jest kategoria ryzyko sercowo-naczyniowego, bo to trzeba byłoby pewne rzeczy po prostu posprawdzać. Dokładniejszy wywiad. Teraz tak, nie mam problemu z cukrzycą, spadki cukru do 17, częste zupełne utraty przytomności, nie mogę metforminy, jakiś inny lek na hipoglikemię. Spadki cukru do 17, jeżeli rzeczywiście tak jest, to wymaga diagnostyki pogłębionej, to ja bym tego nie traktował jako hipoglikemię, chyba że była już diagnostyka i uznano, że to jest reaktywna. Ale to trzeba jakieś takie poważniejsze sprawy wykluczyć, mając takie wyniki. Okay. A karboza jest generalnie jako taki lek w reaktywnej hipoglikemii, czyli glukobaj, która robi dobrze. Natomiast powtarzam jeszcze raz, no takie wyniki, często tam utraty przytomności i spadki do 17 wymagają wykluczenia insulinomy, czyli nowotworu produkującego insulinę bezwzględnie. No i to wtedy zupełnie inna kategoria rzeczy. Inne postępowanie, inne leki i nawet zabieg bariatryczny, nie bariatryczny, tylko operacyjny. Także to wymaga na pewno konsultacji z diabetologiem czy endokrynologiem, taki wynik, żeby zobaczył i zobaczyć, co to jest. Witam, mam pytanie. Za miesiąc mam mieć sleep, biorę codziennie tabletki na ciśnienie i tarczycę. Czy w dniu przybycia do szpitala rano mogę wziąć tabletki? Takie tabletki się bierze, prawda? Na ciśnienie i tarczyca. To są regularnie, prawda? No w dniu przybycia do szpitala to się przeważnie operacji nie robi, no chyba że to jest zabieg jednego dnia, chociaż nie sądzę, czy w Polsce się robi bariatrycznie jednego dnia zabieg. Chyba nie, że się przyjmuje dzień wcześniej i się robi następnego dnia, więc w ten dzień przyjęcia to jak najbardziej tak, ale dobrze byłoby porozmawiać z oddziałem, gdzie pan będzie przyjmowany i wtedy uzyskać pytanie, no bo jak nóż się okaże, że będą chcieli operować tego samego dnia, no to wtedy się nie znaczy, prawda, i żołądek powinien być pusty. Bardzo wysoka leptyna powyżej możliwości zmierzenia z laboratorium, może wpłynąć na skłonność do tarczycy. Cukrzycy. To, co pani miała leptynę oznaczoną, to jest rzadka rzadkość. W badaniach naukowych robi tylko leptynę. Okej. To już też było. No, leptyna raczej sama w sobie, z tego co pamiętam, to nie jest diabetogennym hormonem, tylko leptyna to jest hormon produkowany przez tkankę tłuszczową i ona uczestniczy w regulacji łaknienia. I to czasem jest problem, bo są wady receptora leptynowego, wady samej leptyny i przez to regulacja łaknienia jest zaburzona, ale skłonność do cukrzycy sama w sobie przez wysoką leptynę bezpośredniego związku nie ma. Nie wydaje mi się. No, średni jakiś pewnie jest, bo można by tam to nie bywać, że wysoka leptyna to jest zaburzenie regulacji łaknienia, przez to skłonność do otyłości, a otyłość to jest czynnik ryzyka cukrzycy, nawet bezpośrednio nie.
Tutaj pani pisze, że oczywiście robi się zabieg w dniu przyjęcia i teraz powiem tak, że wiem, że w Ciechanowie na przykład tak robią, że przyjmują rano i operują po południu, ale... No więc dlatego tak, jak, tak no. jak mówiłem, trzeba się porozmawiać z oddziałem po prostu, gdzie pan będzie przyjmowany, czy będzie to zabieg w dniu przyjęcia, jeżeli tak, no to zupełnie na szczerze, nie zażywaj żadnych leków. Aha, okej. Okay. Czy przed każdą z możliwych operacji żołądka trzeba wyleczyć Helicobacter pyroli? No tak. Pewnie tak. No. Mhm, tak, tak, to już do chirurgów pytanie. Do chirurgów pytanie, ale ja bym absolutnie do tego się skłaniał. Żeby nie było powikłań, no, Helicobacter pyroli powoduje w prostej linii obrzodzenia żołądka, no więc ryzykujemy, że nam się zrobi po prostu pozabiegowy wrzód i się nam nie będzie gołym. Jak się przygotować dietetycznie do sliw? Jedni polecają dietę płynną, inni. A ja od razu powiem, że mamy live z dietetykami, tutaj trzeba zobaczyć po prostu o przygotowaniu, dużo o tym mówimy. I to nie jest absolutnie dieta płynna dwa tygodnie przed operacją. Czy po chlo, przy cukrzycy typu drugiego warto zrobić badanie C-peptyd? No tylko po co? Proszę, proszę uprzejmie o dopisanie w pytaniu po co. C-peptyd jest to peptyd, który się wydziela w takiej samej ilości molowej jak insulina. To ma znaczenie na przykład u osób, które są leczone insuliną, no i sprawdzamy, jakie mają teoretycznie te rezerwy wewnątrzwydzielnicze, czy jest szansa u nich na odstawienie insuliny i włączenie leków doustnych. To. Natomiast to ma wspólnego zabieg bariatryczny z C-peptydem, no nic nie ma wspólnego. Znaczy cukrzyca ma, czy leczenie cukrzycy ma wspólnego z C-peptydem, natomiast sam zabieg można równie dobrze to zrobić przed zabiegiem. I powiedzmy, jak szczególnie będzie wysoki C-peptyd, to znaczy, że jest duża szansa niebrania insuliny, jeżeli ktoś tą insulinę, mając, powtarzam, cukrzycę typu drugiego, rozpoznaną bierze, bo w jedynce to będzie insulina zawsze. No tak, czy insulinozależnej dwójce to tak. To warto robić badanie C-peptydu, ale to nie ma związku z zabiegiem bariatrycznym. Można zrobić, ale nie ma to związku. Można zrobić przed, można zrobić po. To mam takie pytanie z wynikami tutaj. Glukoza na czczo 100 mg. Czy pan doktor to widzi? 6,53. No widziałem, tak. Setka na czczo. Po godzinie 133, po dwóch godzinach 90, insulina na czczo 9,5, po godzinie 50,5, po dwóch godzinach 12. Nie za dobrze. No na czczo jest graniczna wartość. No czego by się tu czepiać? Właśnie problem polega na tym, proszę Państwa, że nie ma ustalonych arbitralnie norm tej insuliny w teście obciążenia. Jedna z takich propozycji to jest na czczo poniżej 10, 70 poniżej 70 po godzinie, poniżej 40 po dwóch godzinach. No, ja bym się tutaj nie czepiał tego. Oj. Ja poczekajmy, no dobrze, a to jeszcze pytanie o masę ciała i o ten BMI. Jeżeli jest podwyższone, no to proszę się potraktować jako już stan przedcukrzycowy z racji tej granicznej wartości na czczo, no i dieta, aktywność fizyczna, próba, normalizacja masy ciała. No i do rozważenia metformina, jeżeli są jeszcze dodatkowe przesłanki do tego. Na przykład przebyta cukrzyca ciążowa, wywiad rodzinny, bo duża nadwaga. Okej. Teraz jeszcze jakieś pytania do pana doktora, bo za chwilę się bajka skończy i się skończy nam live. No właśnie. No to już nie jest. Szybko. Dajcie jakieś pytania do pana doktora. Myślę, że odpowiadałam po kolei. Jestem dwa tygodnie po sliw i mam straszny problem z załatwieniem się, co zrobić. No to nie jest do pana doktora. Na to nie jest, to nie bardzo się czuję tu kompetentny, bo nie ma bezpośrednio, że tak powiem, tego typu problemów. Tak, dokładnie. To tutaj też polecamy właśnie z dietetykami ogólnie live, które były wcześniej. Jeszcze będą oczywiście. Myślę, że laktuloza by chyba nie zaszkodziła, prawda? No nie wiem, czy laktuloza to jest taki... Laktuloza by chyba nie zaszkodziła. Może być, też absolutnie. Natomiast nie, być może jakiś składnik diety by tutaj pasowało włączyć albo wyłączyć, ale to z dietetykami takimi, którzy się zajmują właśnie występowaniem. Dokładnie, też laktulozy też polecają, ale to mówię to w sytuacjach bardziej, teraz mam glukozę 117, rozważałem metforminę, to raz czy dwa razy dziennie. Dobrze, ale na czczo, czy w jakich okolicznościach to 117 jest? No właśnie.
Też nie napisała pani Ania. Generalnie, jeżeli metforminę raz dziennie, to tylko o przedłużonym uwalnianiu, bo metformina krótkodziałająca działa tylko no, tam kilka godzin, czyli de facto powinna być przed każdym posiłkiem podawana, ta krótkodziałająca, natomiast długodziałająca działa 24 godziny. Badanie takie amerykańskie DPP, które oceniało właśnie, na którym się opieramy tutaj stosując metforminę, jako czynnik, który zmniejsza ryzyko progresji stanu przedcukrzycowego do cukrzycy, to tam było 2 razy 850, 2 razy dziennie 850 mg, czyli tak krótko działająca metformina. Czy jest szansa, że ustąpi hirsutyn? Jest szansa. Jest. No chyba jest, dlatego że tkanka tłuszczowa generalnie sprzyja chyba hiperandrogenizacji, a hirsutyzm to jest, jeżeli to jest taki hiperandrogeniczny hirsutyzm, no to na to zareaguje. Jeżeli jest idiopatyczny, no to niekoniecznie. Znaczy, glukoza jest taka, a metformina brać 2 razy dziennie, czy w południe, rano, czy w południe, czy wieczorem? No to zależy wszystko od, tak jak mówię, od tego, jaki preparat. Jeżeli preparat długodziałający, to się stosuje no, po kolacji, czyli wieczorem. Jeżeli krótkodziałający, no to jeżeli już stricte chcemy te same zalecenia, co były w badaniu DPP, no to 2 razy, czyli przed śniadaniem i przed kolacją 850. Czy hemoglobina glikowana się... Poniżej 8,5 można być operacja wykonywana, ale to zależy też od glikemii w momencie przyjęcia. Jak anestezjolog zobaczy 250 na czczo, no to się przestraszy i nie będzie chciał zoperować. Jeszcze też pytanie, jaki rodzaj terapii jest stosowany, czy jest pani na tabletkę, czy na insulinie? Bo jeżeli na insulinie, no to dobra, to diabetolog by dopuścił, ja bym dopuścił, natomiast jeżeli na tabletkach, to bezwzględne przestawienie na insulinę, no i pewnie poprawa wyrównania jeszcze przed zabiegiem. Czy przy cukrzycy typu lambda jest sens robienia gastric bypass? No, z lambda to mi się, że tak powiem, jedynie sonda lambda w aucie kojarzy, natomiast nie ma takiej cukrzycy jak cukrzyca typu lambda. Jest cukrzyca typu pierwszego, drugiego, inne określone typy cukrzycy albo cukrzyca ciążowa, więc tutaj proszę o precyzyjniejsze pytanie. No właśnie, nie wiem, pierwszy raz słyszałam takie określenie. Nie ma takiej. Na razie nie jest przyjęta taka klasyfikacja przez ten WHO. I teraz tak, tutaj znowu jakieś konkretne z wynikami. Na czczo insulina 12,42, glukoza 143. Mam wyleczoną, włączoną metforminę. XR 1000 razy 2. I z biegunkami, co zrobić? Metformina XR rzeczywiście powinno się jeden raz dziennie po kolacji dawać, czyli te 2000 na raz po kolacji, ale jeżeli są biegunki, a lepiej pani toleruje 2 razy dziennie 1000, no to nie ma przeciwwskazań do tego, żeby tak dawać. Chociaż nie jest to zgodne z tym, co się daje, no ale sytuacja wymaga modyfikacji, modyfikujemy. Nie zaszkodzi, a wręcz pomoże na te dolegliwości, które pani ma. Dobrze, czekamy jeszcze na pytania i będziemy za chwileczkę kończyć, bo jest 19 godzina. Omawialiśmy. No to SIOFOR, tutaj jeszcze wracając do tematu, tutaj SIOFOR 1000 i hemoglobina 7,5, to ja bym pogadał z diabetologiem póki czas, żeby poprawić wyrównanie, bo sama metformina i 7,5 hemoglobina glikowana, no to znaczy teoretycznie to nie jest przeciwwskazanie do zabiegu, ale trzeba się przestawić na insulinę bezwzględnie. Bo gdyby była pani tylko na SIOFORze 1000, hemoglobina glikowana byłaby 5,5, to wtedy tutaj żadnego przestawienia nawet się nie musi robić. Uważa, że można by próbować tuż przy przyjęciu do szpitala, czy w momencie przyjęcia do szpitala, czy w momencie zabiegu, o ewentualnie tutaj podanie insuliny na okres okozabiegowy. Natomiast przy 7,5 i metforminie, to ja bym tą insulinę dał przed zabiegiem i wyrównał te cukry trochę. Mówię, jak to diabeto. Cukrzyca MO, dobra, poprawka, nie lambda, tylko mody, okej, okay, to już wiemy. No, jakie było pytanie o tą cukrzycę lambda? Że... Czy jest sens robić gastric bypass? To znaczy, zabieg bariatryczny się zupełnie nijak nie ma do cukrzycy typu mody. Cukrzyca typu mody jest uwarunkowana genetycznie, czy dziedziczymy po rodzicach, po którymś z rodziców i to jest takie 50% dziedziczenia, czyli największy stopień dziedziczenia w ogóle w cukrzycy. I zabieg bariatryczny nie spowoduje remisji cukrzycy. No, być może poprawi przebieg, dlatego że poprawi wrażliwość na insulinę, ale,
ale tutaj szału bym się nie spodziewał, jeśli chodzi o wpływ na cukrzycę. Natomiast jeżeli chodzi o wagę, to jak najbardziej, to z punktu widzenia dużo podwyższonego czy bardzo wysokiego BMI absolutnie zabieg bariatryczny można rozważać. Natomiast nie liczyłbym na to, że cukrzyca minie. Co jeszcze? Co jeszcze chcecie wiedzieć? Mamy pana doktora. Coś pytają? Nie pytałem jeszcze. Nie widzę nowych pytań. Halo. Wszyscy zasłuchani teraz. No może się słuchały pytania. No właśnie tak, ale mówię, tak się działo i w zasadzie ja nie wiem, o czym rozmawiacie. Naprawdę, bo mówię, dla mnie właśnie sprawy z cukrzycą czy właśnie z insuliną odpornością są zupełnie obce, więc, ale skłoniło mnie to do tego, że rzeczywiście pójdę na badania sprawdzić. Szczęśliwie mnie to omijało. Tylko nie chcę się pochwalić, tak naprawdę. Jaka druga operacja po sleeve? No, ale to już jest kwestia chirurgii, mnie się no wydaje. Tak, operatorowi, żeby, którzy wiedzą, co zrobili przy tym z tej sleeve gastrektomii. Ale ja to wydaje mi się, że bypass chyba można po sleeve robić. Wszystko można robić w zasadzie. Znaczy wszystko, w sensie i minigas, i bypass, i bypass. I... Ale to teoretycznie można, ale to i tak ostateczna decyzja do operatora, tego, co operował. Dokładnie. I najlepiej, żeby to był ten sam lekarz. O, dokładnie. Dokładnie. Dobrze, jak nie macie już żadnych pytań, to w takim razie będziemy się żegnać, bo pan doktor już jest zajęty. Prawda? No. Zachęcony. Dokładnie, wystarczy. Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. No i mamy nadzieję na następne spotkanie. O, jeszcze jedno pytanie już złapałam, tylko dokładnie. Nie mam cukrzycy, ale przyjmuję metforminę na insulinę oporność 3 razy dziennie po 1000 po posiłku. A doktor komuś polecał przed chwilą, że przed posiłkiem. No dobra, to się powinno równo z posiłkiem, z pierwszym kęsem posiłku oficjalnie. Jeżeli krótko działająca metformina, natomiast jeżeli długo działająca metformina, to po kolacji. Okej, okay, dobrze. Dobrze. I w takim razie dziękujemy ślicznie panu doktorowi i wpuszczamy wolno. I mamy nadzieję na szybkie spotkanie w Krakowie na żywo. Wiem, że pan doktor zajęty, ale kiedyś mam nadzieję się spotkać, bo już pan nie był u nas na nowej sali. No. Jeszcze odpowiem na ostatnie pytanie o tej wiktozie. Dla kogo wskazana? Wiktoza jest po pierwsze stricte lekiem przeciwcukrzycowym, czyli dla osoby z cukrzycą typu drugiego. Jeżeli kogoś stać, no to od samego początku. Natomiast wiktoza sama nie ma refundacji, ale te nowsze leki, czyli Ozempic i Trulicity, w pewnych sytuacjach mają refundację. To są bardzo takie pokrętne wskazania refundacyjne, bo to BMI powyżej 35, 2 leki doustne przeciwcukrzycowe, co najmniej pół roku terapii, hemoglobina glikowana powyżej 8 i kategoria bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. No i wtedy poniżej 100 na miesiąc wychodzi terapia. No i to już jest w zasięgu większej ilości pacjentów. Natomiast no, gdy ktoś nie spełnia tych kryteriów refundacyjnych, to jest 400 lekko licząc. Natomiast wiktoza pod nazwą Saxenda, czyli to jest dwuipółkrotnie większa dawka, czyli miligramy, może być stosowana również w leczeniu otyłości bez cukrzycy. No ale to są straszne koszty. Także się nie mówi o tym głośno, no bo to jest... Jak, proszę Państwa, w promocji 280 zł kosztuje 20 dni maksymalnej terapii wiktozą, no to na miesiąc to wychodzi 420, jeszcze razy 2,5, żeby tą maksymalną dawkę 3 mg. No to jest wydatek rzędu 1000 zł miesięcznie. Ojej. Okay. Ojej, dobrze. Można poprosić o balonik zamiast gastric bypass. No z tego co wiem, to balonik, jeżeli w ogóle, to się na krótko stosuje i tylko chyba u osób, które mają bardzo, 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 bardzo duże BMI, żeby się zmieściły na stole operacyjnym, ale krótko, dlatego że to daje powikłania. Na pewno nie na stałe. Dokładnie. I to rzeczywiście to jest przygotowanie do operacji bariatrycznej. Ojoj, nie zgadzam się z tym. Wiktoza masakra, przez to dostałam DKA i jestem cukrzycem typu pierwszego. DKA to jest kwasica ketonowa. Wiktoza nie ma nic wspólnego z kwasicą ketonową. Wiktoza bardzo rzadko, teoretycznie, leki z tej grupy, mówiło się kiedyś, że mogą powodować ostre zapalenie trzustki, ale to jest takie na granicy istotności statystycznej różnica, więc koniec końców jest gdzieś wpisane to w działania niepożądane, ale praktycznie chyba nikt tego nie widział, czy to się ekstremalnie rzadko zdarza. No i rzeczywiście ostre zapalenie trzustki przez zniszczenie miąższu trzustki może powodować cukrzycę, tylko nie typu pierwszego, tylko tą typu trzeciego na skutek choroby zero wydzielniczej.
Natomiast wiktoza no, nie ma nic wspólnego z wywołaniem cukrzycy typu pierwszego. Bo jakiś zbieg okoliczności był, albo była to cukrzyca typu pierwszego od początku i ta wiktoza była po prostu zastosowana no, niezgodnie z typem cukrzycy, ale mógł ktoś o tym nie wiedzieć. Czy lekarz na przykład nie wiedział, bo jeżeli były to początki cukrzycy tej lady, tej tak zwanej o wolnym początku cukrzycy typu pierwszego, no to my na początku traktujemy jako dwójkę, więc jeżeli była nadwaga, no to wiktoza jak najbardziej. Natomiast jeśli się zrobi przeciwciała, no to się potwierdzi rozpoznanie cukrzycy typu pierwszego, no a trzeba je zrobić. A to się w takich pacjentach, którzy wyglądają na tak zwaną rasową typu drugiego cukrzycę, no nie robi życia. Czyli tak. Więc dlatego tak. Już mamy wszystkie pytania, tak? Tak. Dobrze. Ślicznie dziękuję jeszcze raz, panie doktorze. Wszystkiego ślicznie najlepszego. Dziękuję. Pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy ślicznie. Już moment, ja się tutaj rozłączę i zaraz jeszcze tutaj do zobaczenia w czwartek. Już momencik.